Robert Wieland. Niezawodna, dobra nowina. Rozdział trzeci. Młodzieńcze poszukiwanie sensu życia. Myślący młodzi ludzie nie mogą być obojętni wobec swoich przekonań. Kiedy religia ma dla nich sens, ich oddanie staje się całkowite. Ale kiedy tak nie jest, mają tendencję do rzucania wszystkiego na wiatr. Niektórzy utrzymują wyznanie religijne z powodu wielopokoleniowej tradycji rodzinnej. Nominalne, katolickie, protestanckie lub żydowskie korzenie religijne są godne szacunku. Jednak tradycyjna chrześcijańska młodzież żyjąca w dzisiejszym bezbożnym społeczeństwie doświadcza konfliktu, gdy musi sprostać wyjątkowym wymaganiom biblijnego chrześcijaństwa. Presja świeckiego świata jest wystarczająco silna. Ale gdy przyjaciele również lekceważą ich biblijne przekonania, wielu szczerych młodych ludzi zadaje sobie pytanie: Czy bycie oddanymi chrześcijanami jest warte tych wszystkich kłopotów? Jeden z przywódców kościelnych ubolewał. Prawie każdy myślący dorosły jest zaniepokojony pogorszającym się stanem wśród naszych dorastających członków. Wykręcanie rąk jest powszechne. Puste miejsca w grupach młodzieżowych i na nabożeństwach. Zbyt często są tego wymownym świadectwem. Niemal każda rada kościelna może zaobserwować z pierwszej ręki, jak poważny jest ten krwotok lojalności wśród młodzieży. Podczas gdy niektórzy mogą zachować więzi ze swoim kościołem, ponieważ ich życie towarzyskie koncentruje się wokół niego, ta fizyczna obecność w kościele może często maskować głęboką duchową pustkę. Oto kilka udokumentowanych uwag młodzieży wychowanej w chrześcijańskich domach na temat ich stosunku do religii. W jakiś sposób postrzegają ją jako złą nowinę. Nie mogliby jednak mówić takich rzeczy, gdyby rozumieli wieczną Ewangelię Nowego Testamentu jako prawdziwie dobrą nowinę. Nudna i przeszkadza w życiu. A to tylko zbiór nakazów i zakazów. Nie jestem do tego przywiązany. Coś w rodzaju rytuału, emocjonalne wzloty i upadki. Wśród tych, którzy starają się wytrwać, często panuje głęboka duchowa frustracja. Uważają, że bycie dobrym jest zbyt trudne. Podążanie za Chrystusem we współczesnym społeczeństwie wydaje się być syzyfową pracą. Niewielu ma odwagę, by wytrwać. Oto bardziej typowe uwagi zarejestrowane przez doktora Roger Deadly. Mam wiele do zrobienia, jeśli chcę być zbawiony. Chciałbym być całkowicie dobry, ale nie zawsze jest to łatwe. Chcę służyć Bogu, ale jest to dla mnie bardzo trudne. Nie mógłbym przejść przez życie z tymi wszystkimi nakazami i zakazami, ale chyba muszę, jeśli chcę iść do nieba. Postawy młodzieży są często zdemaskowanymi postawami dorosłych. Dorośli zazwyczaj widzą własny poziom oddania, patrząc na swoje dzieci. W ten sposób utrwala się erozja wartości moralnych, coś złego zatruło życie na tej planecie. Inne przeprowadzone badania młodzieży w szkołach publicznych ujawniają, że alarmująca większość nie zniesie żadnego poświęcenia dla wartości moralnych lub duchowych. Aby odtworzyć wszechogarniające oddanie Chrystusowi, o którym mówi Nowy Testament, potrzebujemy pewnych składników odżywczych których brakuje w naszej standardowej diecie duchowej problem nie polega na tym że dzisiejsza młodzież jest z natury gorsza niż poprzednie pokolenia cierpi ona z powodu duchowego niedożywienia gdzieś między kołyską a liceum chrześcijańska młodzież wchłonęła motywowaną strachem ideę ewangelii i taki strach nie powstrzymuje ich gdy przychodzi pokusa rozumują na zasadzie że lepszy wróbel w garści niż niebiańska perspektywa przyszłości a strach przed utratą tego, co oferuje świat, jest większy niż strach przed utratą przyszłego świata. Strach przed piekłem i nadzieja na nagrodę w niebie to spektakularne porażki, a nie skuteczne sposoby motywujące młodzież. Młodzież nie jest jedynym problemem. Dlaczego im bardziej zbliżamy się do powtórnego przyjścia Chrystusa, tym mniej motywuje nas dobra nowina na ten temat? Dlaczego nie możemy uchwycić wizji tego światła, które tak jasno świeciło dla apostołów, reformatorów i pionierów misyjnych poprzednich pokoleń? Jedną z odpowiedzi można znaleźć w dwóch wypaczeniach chrześcijaństwa, które przez wieki pojawiały się w historii Kościoła. Oba wprowadzają truciznę do duchowego pożywienia. Jednym z nich jest niezwykle sztywny, autorytarny kult zgodności z zasadami i wysokimi standardami zewnętrznymi. To nadmierne staranie się jest podyktowane groźbą odrzucenia na sądzie ostatecznym. Podstawą tego jest myślenie, że trudno jest podążać za Chrystusem w autentyczny sposób, a dużo łatwiej jest się zgubić. Młodzi ludzie często odnoszą wrażenie, że nauczyciele nie martwią się zbytnio, gdy uczeń oblewa egzaminy końcowe i przenoszą tę ideę na swoje wyobrażenie o Bogu. Wydaje się, że on również nie będzie się przejmował, jeśli na koniec obleją swój finalny egzamin. Jednak Bóg wykonał swoją część już dawno temu, tak jak nauczyciel wykonał swoją część w przekazywaniu wiadomości, a teraz do uczniów należy odrobienie pracy domowej i przygotowanie się. Dla wielu jest to tradycyjna Ewangelia. Często czują, że nie mogą się właściwie ukształtować, że ciężar jest zbyt duży. Nie chodzi tu o to, czy ich wrażenie jest słuszne, czy nie. Chodzi o to, na co przyzwoliliśmy i czego się nauczyli. To jest ważne. Po drugie, przeciwna skrajność stała się popularna, zwłaszcza w społecznościach miejskich. Postawa liberalizmu wszystko mi wolno. Bagatelizuje ona konieczność, a nawet możliwość prawdziwej sprawiedliwości lub posłuszeństwa świętemu prawu Bożemu. Według tego poglądu niemożliwe jest, aby ktokolwiek przestrzegał go właściwie. Dlatego Bóg tego od nas nie oczekuje. Staraj się być moralny, jeśli potrafisz, ale jeśli nie jest to łatwe, zaufaj jego pobłażliwej, dziadkowej łagodności. On ci wybaczy. Sporadyczne upadki moralne są na porządku dziennym. Ponieważ Jezus jest naszym zastępcą, jego doskonałe posłuszeństwo zawsze będzie przykrywką dla tego mitycznego posłuszeństwa, które nigdy nie było dla nas możliwe. Poważnie myślące chrześcijanie byli naiwni, że byli tak surowi. Tak mówi ta alternatywna Ewangelia. Każda z tych dwóch skrajności jest reakcją protestu przeciwko drugiej. Każda z nich powoduje zamęt w umysłach i sercach młodzieży. Tradycyjna, mocno konserwatywna filozofia rodzi albo niechęć i bunt, albo dumę, jeśli ktoś wyobraża sobie, że dorównuje innym. Filozofia liberalna rodzi natomiast brak troski, ponieważ wyśmiewa uświęconą tradycję wysokie standardy i sugeruje, że nie ma przyszłego sądu dla ludzi, którym wydaje się, że nie można sprostać standardom. Młodzież złopana w krzyżowy ogień ziemi niczyjej. Szczerze konserwatyści żałośnie podkreślają, jak trudna i niemal niemożliwa jest droga do nieba. Młodzież wyobraża sobie Boga jako wskazującego stromą ścieżkę do zbawienia. Chcesz iść do nieba? To trudna, kamienista, ciernista droga. Mam nadzieję, że ci się uda. Wielu ludziom się to nie udaje. Nie będę zaskoczony, jeśli tobie również się nie uda. Jeśli ci się nie uda, mam kogoś innego, kto czeka, by przejąć twoją koronę. Wielu uważa, że ich nieobecność w niebie nie zostanie nawet zauważona. Po co więc próbować? Po co tracić oba światy? Przeciwna herezja beztroskiego porzucenia obnosi się ze światowością i zmysłowością w obliczu bożych ostrzeżeń. Ale tak jak sztywny tradycjonalizm odciąga ludzi od Chrystusa, tak teologia wszystko mi wolno ich kusi. Czysta Ewangelia Nowego Testamentu przynosi odświeżającą dobrą nowinę. Problem może zostać naprawiony. Mając taką armię jak młodzież, która jest informowana i zachęcana przez prawdziwą Ewangelię, świat może zostać rozjaśniony chwałą jej przesłania. Istnieje przyczyna naszego ogólnego złego samopoczucia, letniości, legalizmu i duchowej niemocy. Problemy te nie są nieodłącznym elementem przesłania biblijnego. Są one konsekwencją jego śmiertelnego wypaczenia. Jakaś gigantyczna siła w historii przyćmiła oryginalne przesłanie Ewangelii i zastąpiła je wypaczoną wersją, która zepsuła świat. Tą potęgą jest mistyczny Babilon z Apokalipsy. Zobacz Apokalipsa 148, 8, 16, 19, rozdział 17 i 18. Porównaj również to z Księgą Daniela 7. rozdziałem, wiersze 19 po 26 oraz 8. rozdziałem, wiersze 9 po 25. Ta długa kampania, mająca na celu przekręcenie i wypaczenie czystego przesłania dobrej nowiny, obciążyła świat niepotrzebną agonią. Zarówno natura, jak i kościół nie znoszą próżni, ale Babilon stworzył próżnię, w którą wskoczyły alternatywne charyzje sztywnego tradycjonalizmu. I różnego liberalizmu. Obie zaprzeczają podstawowemu przesłaniu Ewangelii, obie są głodne jej unikalnych składników odżywczych, obie skrajności mogą walczyć przez dziesięciolecia, żadna z nich nie może wygrać, a podczas gdy walka trwa, nie ma końca strumieniowi szczerej młodzieży, która jest zdezorientowana i zniechęcona. Przesłanie Ewangelii Nowego Testamentu. Przedstawiało niezwykle interesującego Chrystusa jako prawdziwego przywódcę wszystkich, którzy doceniają Jego dobrą nowinę. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie odczuwali z Nim empatię, która pochłaniała ich bez reszty. Ta jedność z Nim jest tym, czego wielu młodych ludzi dzisiaj nie widzi. To nie ich wina, że wizja, która świeciła tak jasno w apostolskim przesłaniu, została im w dużej mierze odmówiona. Nie możemy winić bezbronnych ludzi za to, że są głodni i niedożywieni. Nadszedł czas, abyśmy usłyszeli prawdziwą, dobrą nowinę, która dostarczy brakującej motywacji do działania. Bardziej obfity grzech wymaga o wiele bardziej obfitej łaski, a Bóg obiecał, że mają gotową. Dlaczego rozwiązanie Nowego Testamentu jest skuteczne? Przesłanie Nowego Testamentu. Było niezwykle ekscytujące, pozytywne i związane z życiem. Rozpalało doświadczenie pierwszej miłości w sercach tych, którzy je słyszeli. Istnieją wyraźne powody, dla których jego duchowe owoce są nadal skuteczne. Po pierwsze, mówi prawdę o Panu, którego miłość jest aktywna, a nie pasywna. Chrystus jest postrzegany jako dobry pasterz szukający swojej zagubionej owcy a nie o tym, że zagubiona owca sama szuka swojego pasterza. Zbawienie nie zależy od naszego trzymania się Bożej ręki, ale od naszej wiary w to, że On trzyma się naszej ręki. Izajasz 41, 13 W bardzo praktyczny sposób, który wykracza poza teologiczne dywagacje, Ewangelia jest przesłaniem zbawienia przez samą wiarę, wiarę, która działa, a nie wiarę i uczynki. Galacjan 5, 6 Greckie słowo to energetyzować. Po drugie, Chrystus jest przedstawiony jako zbawiciel, bliski, a nie daleki. Idea ta jest odświeżająco odmienna od tych, które są powszechnie wyznawane w naszych czasach. Pogląd, że Chrystus przyjął tylko nieupadłą, bezgrzeszną naturę Dama przed Upadkiem, jest dziedzictwem średniowiecznego chrześcijaństwa, które nie doceniło tego, jak w pełni Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie. Przeciwna prawda o bliskości Chrystusa daleko wykracza poza spór teologiczny. Jest to piękna, praktyczna pobożność. Jak zobaczymy w rozdziale 10, koncepcja sprawiedliwości Chrystusa jest pozbawiona znaczenia poza wyjątkową prawdą Nowego Testamentu o tym, że przyjął on naszą upadłą grzeszną naturę, a mimo to pozostał bezgrzeszny i prowadził bezgrzeszne życie. Nie może on naprawdę być naszym zastępcą jeśli nie zajął naszego miejsca, Immanuela, Boga z nami. Po trzecie, usprawiedliwienie przez wiarę jest wyniesione ponad sferę doktrynalnego dzielenia włosa na czworo i staje się żywotnym, pulsującym przesłaniem zjednoczenia z Chrystusem. W ten sposób dostarcza motywacji, która sprawia, że skruszony, wierzący grzesznik staje się radośnie posłuszny prawu Bożemu. Poświęcenie przestaje być trudne, a sama ofiara dla Chrystusa staje się rozkoszą. Jeśli zrozumiemy tę prawdę, oddanie Chrystusowi, jakie okazywali apostołowie, stanie się nie tylko możliwe, ale i pewne, nawet w XXI wieku, w którym błyszczą nagrody za poszukiwanie przyjemności. Po czwarte. Dwa przymierza. Doktryna często uważana za suchą jak pył, za teologiczną nudę staje się ekscytującym przesłaniem. Koncepcja Pawła przezwycięża egoistyczną motywację i aktywuje uśpioną zdolność do miłości w zatwardziałych, pozornie nieczułych sercach. Duchowa niewola ciągłej porażki i depresji jest postrzegana jako bezpośredni owoc powszechnego nauczania starego przymierza, które błędnie przyjęto za nowe przymierze. Wielu, którzy myślą, że są zbyt daleko, a ich serca są zbyt zimne, by kiedykolwiek nauczyć się wierzyć, odczuwa łzy napływające do oczu, gdy odkrywają duchową moc w prawdzie nowego przymierza. Zostanie to omówione w rozdziale jedenastym. Ponownie, doktryna wykracza poza teologię i staje się praktycznym chrześcijańskim życiem. Po piąte, Ewangelia przecina gordyjski węzeł egocentrycznej motywacji leżącej u podstaw zblazowanej hipokryzji, tak mdlącej dla wielu młodych ludzi. Czysta idea Nowego Testamentu budzi wdzięczność serca dla wyjątkowej miłości Chrystusa, która zaprowadziła go na krzyż. Poprzez całkowitą prostotę tego przesłania, z jego możliwymi do spełnienia wymaganiami i nakazami, znosi zarówno strach, który zniechęca dzisiejszą młodzież, jak i nudę, która ją męczy. Dostarcza również duchowej energii, które napędza trwające całe życie oddanie Chrystusowi. Po szóste. Większość z nas uważa za niemożliwe przeczytanie wszystkich publikowanych obecnie książek chrześcijańskich, ale to, czego nie można osiągnąć przez całe życie do dogłębnego studiowania, może się wydarzyć w bardzo krótkim czasie dzięki zrozumieniu przesłania o obfitszej łasce. Daje ono głód i pragnienie Słowa Bożego, które popycha wierzącego w Chrystusa do przeszukiwania Biblii i zrozumienia jej. Nie musi on już zmuszać się do rozpoczęcia i trwania w programie codziennego czytania lub modlitwy, podobnie jak zdrowa osoba nie musi nastawiać budzika, aby pamiętać o codziennym spożywaniu posiłków. Zdrowy apetyt rozwiązuje ten problem. Zaangażowane jest serce, a nie tylko głowa. Inspirujący nadzieją hymn wyraża coś z dreszczyku tego przesłania. Śpiewam miłość Chrystusa, mojego Zbawiciela, który cierpiał na drzewie. W tajemnicy Jego obecności moim zniewoleniem może być wolność. Przychodzi, aby opatrzyć rany skruszonych w sercu. Przychodzi, by pocieszyć omdlałą duszę. Daje olejek radości zamiast smutku i ozdobę zamiast popiołu. Śpiewam piękno Ewangelii, która rozrzuca nie ciernie, lecz kwiaty, która każe mi rozdawać uśmiechy i promienie słońca, gdziekolwiek jest samotność. Szatę swojej chwały, którą oferuję, zamiast ducha przygnębienia, daje mi słońce zamiast cienia i piękno zamiast popiołu. JG Krabu Dzisiejsza młodzież, która ma szansę usłyszeć to przesłanie. Odczuwa tę samą fenomenalną motywację, która ogarnia ich serca. Uporczywy strach przed niepewną przyszłością, a nawet przed obecnym terroryzmem, znika, ponieważ przesłanie odzyskuje urok Nowego Testamentu i sprawia, że uświadamiamy sobie bliską tożsamość Chrystusa z nami. Możemy teraz odtworzyć Ewangelię Nowego Testamentu nawet pełniej niż przesłanie reformatorów z XVI wieku. Choć było ono wspaniałe. Z drugiej strony, pokusy zmysłowości, apetytu, bogactwa, zamiłowania do wypoczynku i przyjemności, nastawienie na własne ja. Pokusy naszej błyszczącej epoki elektronicznej, wszystko to traci swój urok dla tego, kto ujrzał poselstwo sprawiedliwości Chrystusa. Miłość do świata nie może przetrwać w jego przenikliwym świetle podobnie jak konserwatywna letniość. Nie chodzi o to, że ci, którzy wierzą w dobrą nowinę, są bardziej wytrzymali lub lepsi od innych. Oni po prostu zobaczyli coś, czego inni jeszcze nie dostrzegli. Spójrzmy dalej.